Używając dwóch Arduino, na przykład Nano, można stworzyć prosty komputer z interpreterem BASIC, obsługą klawiatury PS2, wyjściem wideo Composite, a nawet VGA oraz możliwością sterowania pinami analogowymi i cyfrowymi Arduino. Z tego co zauważyłem, ta wersja BASIC posiada mniej komend, które możemy użyć, niż wersje BASICa, które możecie znać na przykład z Commodora. Mimo to jest to, myślę, dość ciekawy projekt do wykonania na Arduino, szczególnie ze względu na to, jak satysfakcjonujące jest uzyskanie działającego programu. Bawiąc się tym urządzeniem na ostatnim streamie, udało nam się stworzyć proste sekwencje zapalania lub gaszenia diod, wygenerować proste dźwięki, czy ponownie zapalać i gasić diody, ale zgodnie z tym, co wprowadzi użytkownik na klawiaturze. Dajcie znać, co myślicie o tym, żebym zaprojektował do tego płytkę PCB i zrobił pełen film.